Jak Państwo wiedzą, mamy dwie grupy nowotworów, chłoniaki niehodgkina i chłoniaki hodgkina. One w polskiej populacji prawdopodobnie stanowią około 6 tysięcy rocznie nowych przypadków. To, co różni tą klasyfikację od poprzedniej, to nowa grupa nowotworów szarej strefy, które są połączeniem kilku histopatologicznych, morfologicznych, fenotypowych i genetycznych schorzeń. Będziemy dzisiaj mówić o nowotworach z komórek plazmatycznych, które, jak Państwo wiedzą, wywodzą się z wysoce dojrzałych obwodowych limfocytów B. Klasyfikacja WHO mówi o tym, że diagnostyka nowotworów układu chłonnego, w tym nowotworów z komórek plazmatycznych, opiera się na ocenie morfologii, zarówno na poziomie metod klasycznych, czy badań histopatologicznych, czy badań cytologicznych, jeżeli mówimy o materiale z krwicy czy ze szpiku, a to, czym ja się na co dzień rutynowo zajmuję, to aspiracja materiału dzięki biopsji cienkowej głowy, niezależnie gdzie znajduje się badany narząd czy powiększony węzeł chłonny. Ocena fenotypu za pomocą metod standardowych immunohistochemicznych i genetycznych i cytometrycznych. To, co w nowotworach z komórek plazmatycznych odgrywa coraz większe znaczenie, to ocena charakterystycznych, powtarzalnych zmian cytogenetycznych dzięki metodzie FISH. Badania molekularne również odgrywają pewne znaczenie w nowotworach z komórek plazmatycznych. Jak Państwo wiedzą, jest nowa klasyfikacja WHO dotycząca komórek nowotworowych wywodzących się z komórek plazmatycznych. Mamy dwie zasadnicze grupy nowotworów. To są szpiczaki plazmatyczno-komórkowe. I tu są jego trzy postacie kliniczne i plazmocytoma z dwoma charakterystycznymi postaciami. Oczywiście zawsze należy różnicować te nowotwory z innymi nowotworami, które morfologicznie i fenotypowo naśladują, ale oczywiście klinika różnicuje wyraźnie makroglobulinemię Waldenströma od nowotworów z komórek plazmatycznych, natomiast patolog często nie ma tej wiedzy i dlatego w diagnostyce różnicowej zawsze uwzględniamy tą jednostkę chorobową. Jak Państwo wiedzą, zgodnie z nową klasyfikacją WHO nie ma pojęcia multiple myeloma, natomiast tak jak w Hodgkin limfoma, od 1994 roku wiemy, że mamy Hodgkin limfoma, ale większość wykładów rozpoczyna się od opowiadania o ziarnicy złośliwej i o tym, że mamy limfogranulomatozis malignans. Pewnie zarzucenie tego pojęcia będzie trwało pokolenia, tak samo jak konieczność wprowadzenia prawidłowej nomenklatury zgodnie z klasyfikacją WHO. Jak Państwo widzą, to jest podsumowanie sekcji hematologicznej Polskiego Towarzystwa Patologów, które wykazało w diagnozach histopatologicznych, że mamy około 600 nowych przypadków zarówno w 2007 i 2008 przypadków zachorowania na nowotwory z komórek plazmatycznych. To jest powtórka tego, czym zajmuje się ocena diagnostyczna, diagnostyka, ocena morfologii i ocena immunofenotypu. Równocześnie zwracam uwagę, że cytometria przepływowa nie jest wyłącznie metodą oceniającą immunofenotyp komórek nowotworowych, ale jest również metodą oceniającą wielkość ziarnicy, czyli w tej sytuacji jest również metodą oceny morfologicznej. To są te standardy, którymi Państwo się posługują, które są konieczne do rozpoznania nowotworów z komórek plazmatycznych i ocena rozmazu barwionego metodą Migrin-Walgiemza jest wystarczająca do oceny tych komórek, jak również zakresy powyżej 30 i między 10 a 30 są elementami dużych i małych kryteriów diagnostycznych nowotworów z komórek plazmatycznych. Jak Państwo wiedzą, wydajność diagnostyczna histopatologii jest skorelowana z Państwa pracą i zgodnie z definicją WHO każda trepanobiopsja powinna być dłuższa niż 1,5 cm. To umożliwia wtedy prawidłowe oszacowanie takiej trepanobiopsji. A druga sprawa to to, że wykorzystanie tej metody jest najbardziej obiektywną metodą do oceny ilości nacieku komórek plazmatycznych w pierwszorazowym badaniu diagnostycznym. Jak Państwo wiedzą, heterogenność tej choroby, tak jak i wszystkich innych nowotworów należących do kategorii non-Hodgkin limfoma, jest bardzo duża, co oznacza, że są przypadki choroby o bardzo powolnym przebiegu, jak również o bardzo agresywnym przebiegu. To po części można już oceniać na podstawie samej morfologii, bo właściwie morfologia typu zajęcia szpiku właściwie określa agresywność choroby nowotworowej. Widzą Państwo, tu są wyszczególnione typy nacieku ogniskowego, siódmiąszowego, rozlanego. Coś włączyłem, ale... Jeżeli mamy takie niewielkie zajęcie, no to widzą Państwo, że mamy głównie elementy morfotyczne szpiku, a równocześnie porozrzucane patologiczne komórki plazmatyczne. Czyli tutaj agresywność najprawdopodobniej tej choroby będzie nieduża.
Tutaj z kolei mamy już inny typ zajęcia śródmiąższowego, ale proszę zwrócić uwagę, że nadal komórki nowotworowe nie niszczą komórek tłuszczowych szpiku, co pokazuje jakby biologię tej choroby, że ona wypiera elementy prawidłowe, ale pozostawia jakby całą strukturę szpiku zachowaną. To komórkowy będzie około 50%. Będzie dużo wyższa, oczywiście. I teraz mamy trzecią postać. Czyli proszę zobaczyć, już, a równocześnie, panie profesorze, nie widać już komórek tłuszczowych szpiku, co pokazuje jakby o agresywności tej choroby. Jak państwo wiedzą, to co jest elementem również oszacowania diagnostycznego jest podział według Grape'a, czy mamy postać dojrzałą, pośrednią, niedojrzałą, czy plazmablastyczną. Pewnie państwo o tym wszyscy wiedzą dokładnie. Natomiast jak to wykazano, te postacie najmniej dojrzałe, te plazmablastyczne, rokują najgorzej. I to z kolei wykorzystujemy również do oszacowania stopnia zajęcia szpiku i oceny, czy mamy do czynienia z formą dojrzałą, pośrednią, niedojrzałą czy plazmablastyczną. I te kryteria, które państwo są tutaj w tych nawiasach zapisane, ja staram się w codziennej praktyce diagnostycznej inkorporować do wyniku, czyli określam, że mamy do czynienia z plazmacell myeloma, typ według Grape'a plazmablastyczny, czy niedojrzały, czy pośredni. No to jest oczywiste, że jak widzimy komórkę plazmatyczną wysoce dojrzałą, to ona jest dla państwa charakterystyczna. Jak mamy jąderka, które mają powyżej 2 mikrometrów, to mamy postać plazmablastyczną. Tutaj jest heterogeność oczywiście morfologiczna tych komórek nowotworowych. Tutaj chciałem pokazać ciałka Russella i Dutchera, czyli to, co czasami fascynuje nas podczas diagnostyki, że zdarzają się przypadki, które wywołują w nas dodatkowe jeszcze emocje estetyczne. Tutaj jest typ pośredni. Cechą charakterystyczną tego typu pośredniego jest przeważnie brak obecności jąderek. Tutaj mamy typ niedojrzały i proszę zwrócić uwagę, widać zarys jąderka, tutaj zarys jąderka, tutaj też zarys jąderka, ale równocześnie widzimy, że jąderko ma mniej niż 2 mikrometry, dlatego że tutaj mamy krwinkę czerwoną, a krwinka czerwona ma 7,5 mikrometra. W postaci plazmablastycznej już jest sytuacja trochę inna, widzimy znowu duże jąderko, jąderko ma więcej niż 2 mikrometry, i równocześnie porównujemy to z erytrocytem, który ma 7,5. Widać wyraźnie, że jąderko prawie dorównuje wielkości temu erytrocytowi. Oczywiście i to jest diagnostyka morfologiczna, zarówno na poziomie oceny histopatologicznej i tutaj w badaniu histopatologicznym też widzimy, że te komórki plazmatyczne nie są wysoce dojrzałe, że nie ma charakterystycznej grudowatej struktury chromatyny. Widzimy pojedyncze jąderka i w rozmazie również jąderka. Czyli znaczenie prognostyczne morfologii zostało już wielokrotnie potwierdzone, a więc jeżeli mamy masywne zajęcie szpiku, typ nacieku rozlany i plazmablastyczną morfologię, to oczywiście to rokuje najgorzej. Badania immunohistochemiczne. Jak państwo wiedzą, w rutynowej diagnostyce histopatologicznej wykorzystujemy badania immunohistochemiczne do potwierdzenia ilości czy stopnia zajęcia szpiku przez komórki nowotworowe i standardowo wykorzystujemy kilka przeciwciał. Tak zwany wariant cząsteczki CD38, który inaczej nazywa się komórką plazmatyczną, CD56, najważniejszy element w diagnostyce nowotworów z komórek plazmatycznych, CD79 alfa i najbardziej specyficzny dla komórek nowotworowych antygen CD38. Obecnie nie używa się oceny klonalności do różnicowania, czy mamy do czynienia z nowotworem z komórek plazmatycznych, czy do procesu poliklonalnego, bo jak się okazało, najważniejszą cechą w diagnostyce nowotworów jest patologiczny fenotyp komórek plazmatycznych. I to jest standard, ocena histopatologiczna i ocena 2 antygenów, antygenu 138, CD56, które są patognomoniczne dla patologicznych komórek plazmatycznych. Tutaj z kolei mamy do czynienia z inną postacią, morfologicznie wysoko dojrzałą, ale która utraciła ekspresję CD56, co równocześnie z punktu widzenia biologii wskazuje, że mimo morfologii wysoko dojrzałej jest to postać źle rokująca. A to z kolei postać również wysoko dojrzała, z niewielkim zajęciem szpiku przez komórki plazmatyczne, ale jest to najlepiej rokująca postać plazmacell myeloma. Jest to postać, która ma jądrową ekspresję cykliny D1, wynikającą z translokacji między 11 a 14 chromosomy. Jak państwo wiedzą,
Do niedawna uważano, że ta translokacja jest patognomoniczna i produkt białkowy dla płoniaka z komórek płaszcza, ale inną jednostką chorobową jest wysoce najczęściej dojrzała postać plazma myeloma z tą koekscesją. To są pacjenci, którzy najczęściej właśnie mają taki model zajęcia szpiku. No i oczywiście no, taka diagnostyka wymaga różnicowania z innymi nowotworami, tym bardziej, że jest to nowotwór, który jest CD20 dodatni, czyli wysoko dojrzałe postacie plazma cell myeloma z koekspresją cząsteczki CD20 i z ekspresją jądrową cyklin D1, no to są te najlepiej rokujące postacie plazma cell myeloma. A tutaj widzą Państwo histopatologicznie na dużym powiększeniu cechy charakterystyczne plazmablastycznej postaci plazma cell myeloma. Tutaj cechy charakterystyczne immunofenotypowe, zwracam uwagę, że nowotwór jest 56 ujemny. Proszę zwrócić uwagę na bardzo wysoką aktywność proliferacyjną tego nowotworu. No i tutaj ocena morfologiczna tych komórek i proszę zwrócić uwagę, oceniamy szpik, ale wcześniej ocenialiśmy, gdzie faktycznie znajdują się komórki nowotworowe i oceniamy faktycznie aktywność proliferacyjną w tym miejscu, gdzie znajduje się naciek nowotworowy i ten naciek nowotworowy pokazuje, że aktywność proliferacyjna nacieku nowotworowego jest mniejsza niż prawidłowych elementów morfotycznych szpiku. Oczywiście diagnostyka różnicowa tych nowotworów wymaga różnicowania z chłoniakami maltowskimi, szczególnie jeżeli mamy lokalizację pozaszpikową, z chłoniakiem limfoplazmocytoidnym, jeżeli lokalizację szpikową. I to, co jest najważniejsze dla mnie w mojej codziennej praktyce, dlatego że jest spora grupa nowotworów wysoce agresywnych, które nie mają ekspresji cząsteczki CD20, nie mają ekspresji takiego czynnika transkrypcyjnego limfocytów BPAX5, który również nie występuje w nowotworach z komórek plazmatycznych. To są nowotwory CD38 plus o wysokiej aktywności proliferacyjnej. Tutaj widzą Państwo, że komórki plazmatyczne w zespole Waldenströma czy makroglobulinemii jednak mimo podobieństw immunofenotypowych mają wiele antygenów PAN-B, a więc łatwa diagnostyka na poziomie histopatologii i oczywiście cytometrii przepływowej, a proszę zobaczyć, a tutaj jest przypadek, kiedy trudno diagnozować na poziomie badań histopatologicznych. Mamy do czynienia tutaj z plazmocytomą, która równocześnie ma ekspresję cykliny D1 i proszę zwrócić uwagę, mamy antygeny, które występują charakterystycznie na komórkach limfoidalnych, a więc CD45, brak ekspresji 19, ale wysoka ekspresja CD20, mała aktywność proliferacyjna i jądrowa ekspresja cyklin D1 i to jest przypadek, gdzie diagnostyka jest trudna i często na poziomie badań histopatologicznych fałszywa, dlatego że rozpoznaje się tu inne podtypy chłoniaków nieziarniczych, na przykład chłoniaka z komórek płaszcza. Teraz, tak jak Państwu powiedziałem, największym wyzwaniem jest różnicowanie wysoce agresywnych nowotworów wywodzących się z komórek plazmatycznych, które mają pewne cechy chłoniaka plazmablastycznego. Nie ma różnic w zakresie morfologii immunofenotypu między plazmablastic limfoma i plazmablastic plazma cell myeloma. Jedyną cechą różniącą te dwa procesy nowotworowe jest trochę inna biologia, a po drugie obecność antygenu wirusa EBV w przypadku plazmablastic limfoma. Jak Państwo wiedzą, plazmablastic limfoma jest nowotworem najczęściej występującym u pacjentów HIV dodatnich i równocześnie ci pacjenci mają wbudowany materiał genetyczny wirusa EBV do komórki nowotworowej. I tutaj jest algorytm diagnostyki różnicowej nowotworów, które są CD20-, PAX5-, i CD38 dodatnich i one wymagają różnicowania z chłoniakami plazmablastycznymi, z pierwotnym chłoniakiem wysiękowym, z chłoniakiem ALK pozytywnym, który również jest CD20. Proszę zwrócić uwagę, to jest grupa nowotworów bardzo często źle rozpoznawana, często u młodych osób i rozpoznawana jako na przykład przerzut raka. Dlatego, że nowotwór jest CD20 ujemny, często nie ma ekspresji LCA, czyli CD45, a równocześnie ma markery charakterystyczne dla nowotworów nabłonkowych. Między innymi te nowotwory są cytokeratynododatnie. No i plazmablastyczny szpiczak plazmatyczno-komórkowy i plazmablastyczny plazmocytoma, które nie mają wbudowanego materiału genetycznego ani EBV, ani Human Herpes Virus numer 8. No i tak jak Państwu powiedziałem, teraz troszeczkę o cytometrii. Na pewno jest to metoda umożliwiająca pewniejsze różnicowanie z nowotworami, które mają cechy różnicowania plazmatyczno-komórkowego i z całą grupą nowotworów plazmatyczno-komórkowych. Posługujemy się dużo szerszym panelem przeciwciał. Interpretacja tych przeciwciał jest dużo łatwiejsza w cytometrii. Pozwala to, co jest dodatkowo, na ocenę czynników prognostycznych.
które mają siłę porównywalną w niektórych publikacjach z badaniami cytogenetycznymi. No, jak Państwo wiedzą, z uwagi na pewien typ charakteru zwykle udaje się uzyskiwać mniejszą ilość komórek nowotworowych w badaniu cytometrycznym versus badanie histopatologiczne, ale proszę pamiętać o tym, że badanie histopatologiczne jest zawsze badaniem subiektywnym i to, że ktoś napisze, że jest zajęcie na poziomie 80%, to nie znaczy, że to jest prawda, bo to jest subiektywne doświadczenie osoby oceniającej. Większa... W miejscu badania. No tak, ale panie profesorze, jakby pan profesor tutaj posadził 10 ekspertów i pokazalibyśmy ten sam obraz histopatologiczny i poprosilibyśmy ich o ocenę o stopień zajęcia, to jeden powie, że to jest 30, drugi powie, że to jest 60, dlatego że to jest subiektywna metoda. To jest oparta tylko na doświadczeniu, no i wiedzy osoby oceniającej. Na tym polega, ja kilka lat temu brałem udział w takim międzynarodowym badaniu, gdzie ocenialiśmy właśnie ten i okazało się, że różnice z faktycznym zajęciem są bardzo duże między oceniającymi. Cytometria, większa czułość w stosunku do badań histopatologicznych, ale na pewno dużo większa, szczególnie w nowotworach z komórek plazmatycznych, które są mieszaniną prawidłowych i patologicznych limfocytów komórek plazmatycznych. Jak Państwo wiedzą, MGUS jest właśnie taką jednostką chorobową, gdzie mamy pewien balans między populacją patologicznych i prawidłowych komórek. No i zgodnie z definicją mamy prawidłowe komórki plazmatyczne i one mają swój charakterystyczny fenotyp. To, co jest charakterystyczne dla komórek prawidłowych, to to, że komórki prawidłowe plazmatyczne zawsze są CD56- i zwykle CD19+. Natomiast patologiczne komórki plazmatyczne mają niższą ekspresję cząsteczki CD38, no i zawsze w badaniach, co prawda publikacje mówią o 75%, natomiast z mojego doświadczenia w polskiej populacji plazma cell myeloma w ponad 90% jest CD56 dodatnia. Natomiast ten ta ekspresja jest heterogenna i zaraz to Państwu pokażę. European Myeloma Network, w której miałem przez moment możliwość pracy, pokazuje, że jest pewien standard diagnostyki cytometrycznej umożliwiający detekcję patologicznych i prawidłowych komórek plazmatycznych w aspiracie. I to jest próba, że przy wykorzystaniu tylko trójkolorowej cytometrii można z całą odpowiedzialnością nie tylko oceniać zajęcie szpiku przez komórki nowotworowe, ale równocześnie posługując się tymi dwoma parametrami CD19, CD56, z całą stanowczością możemy dyskryminować patologiczne i prawidłowe subpopulacje komórek plazmatycznych, a wykorzystanie tych czterech cząsteczek umożliwia oszacowanie czynników prognostycznych w plazma cell myeloma. Jak Państwo wiedzą, również ekspresja antygenów w tych nowotworach jest różnorodna. Część tych nowotworów może posiadać ekspresję antygenów PAN-B. Ekspresja cząsteczki CD20 poprawia rokowanie, bo najczęściej jest skorelowana z tą wspomnianą translokacją. Obecnie wiadomo, że w cytometrii bez wykorzystywania metody cytoplazmatycznej detekcji w 1/3 przypadków wykrywa się powierzchniową ekspresję immunoglobuliny. Natomiast uważa się, że ocena klonalności nie ma znaczenia w diagnostyce tych nowotworów, dlatego że charakterystyczny jest aberrantny, patologiczny fenotyp komórek nowotworowych. I tu są wymienione różne cząsteczki, które występują z różną częstością na patologicznych komórkach nowotworowych. To, co jest najważniejsze, to pamiętajcie Państwo, 56 często jest podczas rozpoczęcia leczenia. W trakcie progresji choroby komórki nowotworowe tracą tą ekspresję i utrata tej ekspresji zwiększa ryzyko zajęcia krwi przez komórki plazmatyczne, a jak równocześnie udowodniono, ma znaczenie prognostyczne, bo pogarsza w tym momencie znacząco rokowanie. Tutaj pan profesor wspomniał o CD44. Jest związane również z gorszym rokowaniem. Im wyższa ekspresja CD44 na komórkach nowotworowych, tym rokowanie jest gorsze, a równocześnie tutaj potwierdza, że w przypadku lokalizacji pozaszpikowych ta ekspresja jest dużo wyższa niż w postaciach szpikowych, ale w postaciach szpikowych im wyższa, tym gorzej rokuje. I tutaj też informacja, że utrata innych antygenów, tak jak 27, też jest związana z progresją choroby. Który pan powiedział, że komórki w trakcie ciała tracą CD56, tak. Ale czy to dana komórka traci, czy pojawia się populacja innych komórek CD5 ujemnych?
przy eradykacji CD56 dodatku? Ja zaraz, panie profesorze, powiem. Na podstawie mojego doświadczenia to jest tak, że jak powiedziałem, prawie wszystkie polskie przypadki plazma cell myeloma przed rozpoczęciem leczenia są CD56 dodatnia, ale jest oczywiście niewielka grupa pacjentów, którzy mają tylko na części komórek albo pojedyncze przypadki, że w ogóle tej ekspresji nie ma. Natomiast u większości pacjentów w momencie progresji choroby albo oporności na standardowe, na liczne już linie leczenia, komórki tracą ekspresję CD56. Właśnie, czy tracą, czy też dochodzą do głosu, czy pojawiają się komórki CD56 ujemne, de novo lub z populacji, która przetrwała naszą, prawdę, działalność antyproliferacyjną? To oczywiście to jest, ale wykładnikiem fenotypowym to jest jakby inne rozważanie, natomiast ja chcę tylko powiedzieć, że ten marker wskazuje, że pojawia się populacja takich komórek plazmatycznych, które gorzej reagują na państwa leczenie i jest to zwiastun bezpośrednio zwiększonej lekooporności. Takim zwiastunem jest również CD27, które w większości tych wysoko dojrzałych postaci jest. Nagle jest jego utrata i to jest również wykładnik tego, że choroba coraz bardziej staje się jakby niezależna i państwo coraz mniej jako klinicyści mogą takiemu pacjentowi pomóc. Po prostu te markery, bo wiem, że plazma cell myeloma jest nowotworem, tak jak i inne nowotwory należące do kategorii non-Hodgkin limfoma, w których środowisko odgrywa bardzo duże znaczenie. I ta jednostka również jest skorelowana z różnymi interakcjami ze środowiskiem. Ja nigdy nie analizowałem jakby plazma cell myeloma, nie jest jakby moją szczególną grupą nowotworów, którą się interesuję, ale mogę powiedzieć obiektywnie, że przypadki, gdzie jest progresja choroby, to są te przypadki, gdzie jest utrata tego antygenu. A jaki jest mechanizm, czy to jest selekcja, tego nie wiem. To jest kwestia semantyczna, tak. Czy jest utrata, czy pojawią się komórki 56 ujemne. Ale de facto możemy potwierdzić, pojawienie się tej populacji jest znamieniem wskazującym, że choroba nabiera zupełnie innego charakteru. To już jest w dalszym etapie rozwoju choroby. Powieściowo mamy 80% plazmocytów, po paru cyklach naszej standardowej terapii mamy kilka procent, czyli mamy dobrą odpowiedź biologiczną i wtedy nie patrzymy, czy jakie te pozostałe są immunofenotypowe. Więc pan mówi o sytuacji, kiedy mamy jeden czy drugi kolejny nawrót, odporność na leczenie, możemy jakby wyjaśnić, aha, dlatego jest oporny, że te komórki mają CD56, bo one gorzej rokują. Tak, no one po prostu pewnie, ta adhezyna, która jest, no, na przykład państwo dobrze wiedzą, że plazma, cell, leukemia zawsze gorzej rokuje, a ta jednostka zawsze jest CD56 ujemna. I to w jakiś sposób tłumaczy, że te komórki no, są trudniejsze do opanowania przez klinicystów. A kogo, czego receptorem jest CD56? No to wiem, że to jest w ogóle Dobrze. Jakąś rolę biologiczną. CD56 jest to w ogóle taka adhezyna związana z różnicowaniem neuroektodermy, czyli rak drobnokomórkowy jest CD56 dodatni. Nowotwory z komórek plazmatycznych są... Nie jest to specyficzne. Nie jest, ale w kontekście połączenia ze swoistym antygenem CD38 ta cząsteczka odgrywa duże znaczenie w diagnostyce nowotworów należących do grupy nowotworów z komórek plazmatycznych. Natomiast no mówię, występuje w raku drobnokomórkowym, występuje w na przykład plazmocytoid dendritic cell neoplasm, takim nowotworze, który często jest mylony jako czerniak. To są pacjenci z pierwotnymi zmianami na skórze, później z obrazem białaczkowym, to niedawno jeszcze było nazywane nowotworem prekursorowym z komórek NK, czyli przychodzi pacjent do państwa z takimi zmianami na skórze, które są granatowo-fioletowe, później staje się to obrazem białaczkowo, zajęciem szpiku z masywnym przebiegiem. Kiedyś to było leczone głównie za pomocą schematów leczenia na nowotwory prekursorowe w Centrum Onkologii na przykład z wykorzystaniem leczenia Gmalowskiego i przeszczepem allogenicznym. Wiadomo tylko, że tylko tacy pacjenci, którzy przejdą tą procedurę przeszczepu allogenicznego, mają szansę na całkowite leczenie. Mamy dwóch takich pacjentów w Centrum Onkologii. Tutaj chciałem państwu wspomnieć o tych, że no są coraz liczniejsze prace wskazujące, że te wszystkie antygeny mają znaczenie prognostyczne. Cząsteczka CD28 koreluje z aktywnością proliferacyjną. Aktywność proliferacyjna jest związana z pogorszeniem rokowania. Im wyższa aktywność proliferacyjna,
tym choroba bardziej agresywna i gorzej odpowiada na leczenie. Ocena cząsteczki CD117 z kolei poprawia rokowanie, no i tutaj gorsze rokowanie to brak ekspresji 56, brak ekspresji cząsteczki CD117 lub brak ekspresji 56 i wysoka aktywność czy ekspresji antygenu CD28. No i tutaj już liczni podzielili plazma cell myeloma na nowotwory o różnym rokowaniu. Tutaj jest w zależności od progression free survival i Państwo widzą grupa pierwszego rokowania o takim czasie wolnym od progresji, to ten najgorzej rokujący model, kiedy jest wysoka aktywność proliferacyjna na komórkach, między innymi jej wykładnikiem jest wysoka ekspresja CD28 i brak ekspresji CD117, a na drugim biegunie z kolei dobrze rokująca, najlepiej rokująca postać to ta, która nie ma tych dwóch, to znaczy nie ma ekspresji CD28, a ma ekspresję CD117. No i tutaj jest pokazany schemat, który no, standardowo wykorzystujemy w diagnostyce, że ekspresja cząsteczki CD38 nie jest charakterystyczna dla komórek plazmatycznych i wiele błędów w diagnostyce histopatologicznej wynika z tego, że niektórzy oceniają inne komórki, które również mają ekspresję CD38, dlatego jest to marker, który uważa się dopiero w połączeniu z cytometryczną oceną CD138 odgrywa znaczenie, dlatego że te dwa antygeny wspólnie decydują o obecności w cytometrii i detekcji komórek nowotworowych. I tutaj proszę zobaczyć, jaka jest heterogenność zarówno ekspresji CD56, jak i CD45. Państwo się przyzwyczaili do tego, że plazma cell myeloma jest najczęściej nowotworem CD45-, a tutaj widzimy postacie, które mają niższą ekspresję. Te na zielono to są komórki limfoidalne, czyli to są w tych kółeczkach komórki nowotworowe, czyli tutaj mamy brak ekspresji CD45, a tutaj ekspresja CD45 jest taka sama jak na limfocytach szpiku czy krwi. I proszę zwrócić uwagę i pamiętać o tym, że takie przypadki najgorzej rokują na poziomie oceny ekspresji CD56, a tutaj chciałbym pokazać heterogenność ekspresji CD56, czyli tutaj mamy przypadek pacjenta, który ma dwie populacje, jedną o wysokiej ekspresji 56, a drugą o obniżającej się, czy już genetycznie od samego początku tak niskiej. Tu jest przypadek, kiedy pacjent właśnie traci tą ekspresję, jest ona bardzo niska, tu jest bardzo wysoka, a tu jest kosmicznie wysoka, czyli z punktu widzenia biologii to są dwie najlepiej rokujące postacie, to jest jakby postać pośrednia, a to jest postać najgorzej rokująca. Jak Państwo wiedzą, ja na co dzień, a to jeszcze nie, to tutaj jest równocześnie też ocena, to co trzeba zrobić w cytometrii, żeby oszacować ekspresję antygenów. I tutaj widzą Państwo, że ten nowotwór jest CD56 dodatni, ma wybitną ekspresję. Z tych czynników prognostycznych posiada dwie dobrze rokujące cechy, czyli ocena CD27 i CD117. Całkiem dobra dla tego pacjenta, a równocześnie CD44 ma tutaj charakter mglisty, ale większość komórek ma bardzo słabą ekspresję i to też poprawia rokowanie. Im wyższa ekspresja CD44, na przykład w tym rejonie, tym rokowanie w tej jednostce chorobowej jest gorsze, a proszę zwrócić uwagę, że tutaj aktywność proliferacyjna mierzona za pomocą antygenu CD71 jest też minimalna, co potwierdza, że cały obraz pokazuje przypadek plazma cell myeloma o dobrym rokowaniu. Białaczka plazmatyczno-komórkowa, tutaj są kryteria, jakie Państwo dobrze znają. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, że oczywiście jest wiele różnych na ten temat publikacji i Państwu powiedziałem, że cechą charakterystyczną tych nowotworów jest to, że nie posiadają ekspresji CD56, ale w swoim zbiorze znalazłem przypadek białaczki plazmatyczno-komórkowej, która była dodatnia na 56, czyli pokazuje, że nigdy wszystko nie jest tak, jak w książkach napisane. Tak jak Państwu powiedziałem, my na co dzień rutynowo oczywiście plazmocytoma i nowotwory z komórek plazmatycznych nie są może idealnym materiałem do biopsji cienkoigłowej, dlatego że to są stosunkowo rzadkie nowotwory, natomiast w naszym Centrum Onkologii biopsją cienkoigłową diagnozujemy wszystkie nowotwory i to, na co chcę Państwu zwrócić uwagę, że cytometria przepływowa jest metodą ilościową i jakościową. Jest wysoce czułą metodą, dlatego że umożliwia ocenę różnych parametrów na komórkach nowotworowych, ale zawsze versus prawidłowe elementy, czy to węzła chłonnego, czy szpiku. Dlatego jest tak czułą i precyzyjną metodą.
Proszę zobaczyć, wszystkie kryteria, które są konieczne do rozpoznania tego nowotworu, występują tutaj. Mamy wysoką ekspresję CD38 i CD138, ale równocześnie, proszę zwrócić uwagę, nowotwór jest CD20+. A to już jest podsumowanie, tylko wydaje mi się, że chyba tu jest tak, podsumowanie, a tu jest plazmablastyczny wariant plazma cell myeloma i znowu proszę zobaczyć, tutaj na zielono w tych kółeczkach pokazano immunofenotyp komórek nowotworowych, tutaj ocena CD45, tutaj ocena CD45RA, CD138, markerów takich jak 20, który oczywiście w tym przypadku jest negatywny. Proszę zobaczyć, jak w przypadkach wysoce agresywnych nowotworów z komórek plazmatycznych mamy wysoką ekspresję CD71. To właściwie jest to idealny marker do cytometrii i tak na przykład w tym dzisiejszym przypadku, który został tutaj mi pokazany, jest to użyteczne, bardzo ważne narzędzie umożliwiające różnicowanie między innymi chłoniaków śledzionowych w krwi obwodowej. No i tutaj inne cechy potwierdzające. O, proszę zwrócić uwagę, bo o tym zawsze się nie mówi. Wiadomo, że z biegiem czasu coraz więcej przeciwciał monoklonalnych będzie wchodziło w rachubę przy Państwa indywidualizacji leczenia. Być może za kilkanaście lat będziemy dysponować większą ilością przeciwciał monoklonalnych do leczenia różnych nowotworów. Proszę zobaczyć, jak można tutaj wykazać, że użyteczność, oczywiście nikt nie stosuje alemtuzumabu w leczeniu plazmablasty i plazma cell myeloma, ale zdarzają się przypadki nowotworów, gdzie ta ekspresja jest wielokrotnie wyższa niż na prawidłowych limfocytach T i B. A pamiętajcie Państwo, że skuteczność immunoterapii jest wprost proporcjonalna do ilości antygenu na powierzchni komórki nowotworowej. I jeżeli różnica między ilością antygenów na komórkach nowotworowych versus prawidłowych komórkach jest większa, tym ewentualnie skuteczność Waszego leczenia jest większa. W tej sytuacji warto pamiętać, że cytometria jest jedyną idealną metodą do identyfikowania ilości antygenu na komórkach nowotworowych versus komórki prawidłowe. I widzą Państwo, tutaj ekspresja CD44 w tym przypadku jest bardzo wysoka. To jest podsumowanie tego, co Państwu dzisiaj próbowałem przekazać. To, że mamy prawidłowe i patologiczne komórki plazmatyczne, które no, różnią się immunofenotypem. To, że ocena zarówno parametrów morfologicznych, tak jak masywne zajęcie szpiku, typ rozlany nacieku, jak i plazmablastyczna morfologia pogarszają rokowanie, jak również cała ta grupa różnych antygenów może wpływać ewentualnie na przyszłościowo na zmianę podejścia terapeutycznego. Jeżeli pacjent ma źle rokującą postać plazma cell myeloma, to nie wiem, czy powinien być tak samo leczony jak pacjent, który ma te parametry dużo lepsze. A tu jest jakaś tam próba podsumowania tego. Ja niekoniecznie to, co te wnioski, które tutaj napisałem, mogą do Państwa trafić. Ja tylko chciałbym przekazać jakieś swoje własne sugestie. To, że ja uważam, że diagnostyka tym lepsza jest, im jest skupiona w jednym miejscu. Cytometria i histopatologia dla mnie są nierozerwalnymi elementami diagnostyki nowotworów układu chłonnego. I tak jak Państwo wiedzą, cytometria w rękach hematopatologa jest w pełni wartościową metodą diagnostyczną, nie tak jak to dotychczas uważano, że jest tylko i wyłącznie metodą pomocniczą. Ona może być metodą pomocniczą, jeżeli zajmuje się tą diagnostyką osoba, która nie ma wykształcenia diagnostycznego. No i wstępna diagnostyka, zarówno histopatologiczna, jak i cytometryczna i genetyczna, jest jakby integralna. Wydaje mi się, że tutaj każda z tych metod oferuje dodatkowe informacje, także taka zintegrowana diagnostyka histopatologiczno-cytometryczna i genetyczna powinna być standardem w tej grupie nowotworów. Tutaj chciałem przytoczyć Państwu informację na podstawie ostatnich publikacji, że okazuje się, że wiele różnych parametrów, które można wykazać w cytometrii, mogą mieć w najbliższej przyszłości największe znaczenie prognostyczne. Na przykład tutaj jest zacytowana praca, która mówi, że wielowariantowa analiza choroby resztkowej w tym nowotworze 100 dni po przeszczepie autologicznym jest najważniejszym niezależnym czynnikiem prognostycznym dla tych parametrów klinicznych. No i tutaj są jeszcze jakieś informacje dotyczące przewagi cytometrii versus badanie rutynowe i na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję Państwu, ale na samym końcu chciałbym powiedzieć, że nasza pracownia cytometrii
działa tak sprawnie dzięki temu, że mam taki fantastyczny zespół. Tutaj szczególnie pewnie Państwo nie znają Katarzyny Bachnio, ale to jest magister analityki, która w diagnostyce podejrzewam jest wielokrotnie większa, lepsza niż wiele znanych osób. Dlatego, że równoczesna praca w histopatologii i w cytometrii amplifikuje te dwie metody. Tak jak wydaje mi się, ja zawsze tak przytaczam taki przykład, że histopatologicznie to 1 na 10 przypadków można prawidłowo rozpoznać, w cytometrii 10 na 1 prawidłowo, to jak mamy te dwie metody, to to już nie jest suma, tylko amplifikacja, czyli wielokrotnie pewniejsze rozpoznanie. Właściwie nie zdarzają się, szczególnie w momencie, kiedy mamy możliwość weryfikowania rozpoznań za pomocą jeszcze metod molekularnych i genetycznych, nieprawidłowe rozpoznania. Co nie znaczy, że czasami zdarzają się trudne nowotwory, które znajdują się na pograniczu dwóch światów. I taka rzeczywistość jest i one stanowią jakiś niewielki odsetek naszej pracy. Dziękuję bardzo.